Hello, hello, hello! Cześć, dzień dobry, hello, buongiorno, jonopotki wano, bonjour, Andrzej Stebelski, Słupsk, Wileńska 39, pierwsze piętro, Centrum Handlowe Manhattan. Witam Was i zapraszam właśnie w tej chwili na spotkanie z Czarnym Krążkiem, z muzyką rockową na Czarnym Krążku. Słuchajcie, zaczynamy. Od czego zaczynamy? Climax Blues Band i Lucky for Some. Lucky for Some. Ja mam nadzieję, w dzisiejszym losowaniu wieczornym ja będę miał lucky. Niekoniecznie akurat najwyższą nagrodę. Ale następna z kolejności by się przydała. Bo co ja bym zrobił z 520 milionami złotych? Chyba bym zwariował. Okej, dobrze. Wracamy do płyt. Climax Blues Band. Oprócz tego Tom Petty and the Heartbreakers koncercik. Oprócz tego zmiana okularów oczywiście tradycyjnie. Tom Petty and the Heartbreakers, Pack Up the Plantation Live, podwójny album, tak to wygląda. Puszczają to tutaj w sklepiku i akurat puściliśmy utwór, który... Ej, no papa, nie widzę. Chyba, że mam jeszcze jedną płytę Toma Petty'ego. W każdym razie pan z Białorusi się zapytał, dlaczego śpiewa Tom Petty Smoków. To ja mu stwierdziłem, że on nie śpiewał Smoków, on śpiewał The Searchers, nie The St. Pins. Okej. Okay. Rainbow, Difficult to Cure, Club Edition. Nie wiem, co to ma znaczyć ten Club Edition, ale jakaś delikatna inna wersja, może lepiej wytłoczona. Trudno mi powiedzieć. Jethro Tull i album A, czyli A, 70 chyba 8 albo 9 rok. A teraz mamy Bareja, nie ma dymu bez ognia, to on nakręcił, bo się zastanawiam, kto od kogo ściągnął tytuł. Powiedzmy, że Bareja nakręcił Nie ma dymu bez ognia, a czy Nie ma róży bez ognia? Ej, tak, Nie ma róży bez ognia, a tu Wishbone'esz, Nie ma dymu bez ognia. Proszę bardzo, ale lipa, ale lipa. 78 rok. Tak samo jeszcze raz, Wishbone'esz, Locked In, 76 rok, a teraz mamy Van Halen, Van Halen i 1984, proszę bardzo, z tego albumu pochodzi Jump, zdaje się, mamy jakieś tytuły, no niestety nie mamy, ale powinien być utwór pod tytułem Jump, który był wykorzystywany swego czasu w Stereo i w Kolorze, w takim programie telewizyjnym Studio 202, może już nie. Wojciech Mann prowadził, zdaje się to, i dżingiel był zrobiony i do tego dżingla podłożona właśnie była muzyczka z utworu Van Halen Jump. Jump. Okej, okay, teraz mamy Gianna Nannini. Profuma Gianna Nannini. Zapach człowieka, nie wiem, już zapomniałem, bo nawet to profumo to nawet przetłumaczyłem. Ale nie o ten utwór mi się rozchodzi, o pierwszy utwór. Pierwszy utwór, który był wykorzystany przez koncern Fiata, gdzie była reklamowana jakaś nowa seria samochodów Fiata i do tego utwór muzyczny właśnie Gianny Nannini. Bello e possibile. Fantastyczny głos, fantastyczny rockowy kawałeczek. Okej, to też fantastyczny głos, bardzo głęboki głos. The Hunger i Michael Bolton. Teraz muzyczka do filmu, znaczy nie, muzyczka to jest po prostu album, ale z tego albumu wykorzystano jedną piosoneczkę do filmu. Album nazywa się Policz do trzech i módl się, grupa Berlin, a piosenka, o której mówię, to jest Take My Breath Away. Tu mamy naklejeczkę mówiącą o tym, że wyszedł single Take My Breath Away, temat miłosny z Top Gun, oprócz tego wyszedł jeszcze drugi single Like Flames, czyli dwa single promowały tą płytkę, ale chyba najbardziej tą płytkę promował film Top Gun. Okej, okay. The Flock of Seagulls, The Story of Young Heart, historię młodego serca. The Flock of Seagulls, teraz pora na grupę The Cars. O, będzie Benjamin Orr niebawem, jaki za 2-3 filmy, czyli jeden z członków grupy The Cars, Orr. Dlaczego Orr? Bo Orzechowski nikt nie był w stanie wypowiedzieć, także skrócił sobie nazwisko Benjamin Orr. I tutaj mamy Rick Ocasek, David Robinson, Benjamin Orr. Tak,
pięciu panów, między innymi Benjamin, czyli Orzechowski, Polak, czy pochodzenie polskie, i będzie jego solowy album, ale to gdzieś za 2, 3, 4 filmy później. Dobrze, Ringo the Fourth, Ringo IV, Ringo Starr, jego album i Carry the Weight, niesie ten ciężar, Chris Ria Delty, Chris Ria. Jeszcze raz, a nie, nie jeszcze raz, to jest Chris Ria, a tu jest Chris the Bard. Chris the Bard i The Very Best Of, Spark to the Flame. Tu między innymi Ship to Shore, Missing You, The Getaway, High on Emotions, Say Goodbye to It All, Borderline, Don't Pay for Ferryman, Sailing Away, The Lady in Red. A to jeszcze raz Chris the Bard, Man on the Line i High on Emotions z takim przebojem. Teraz pora na Eltona Johna. Love Song, Elton John. W 1985 roku tą płytę kupiłem. Znaczy nie tą płytę. Tata akurat kupiona była w Holandii, ale w 1985 kupiłem sobie w czeskim Pereksie i przywiozłem do Polski. Także od 1985 do 1989, zanim się pojawiły płyty kompaktowe pierwsze w Polsce, byłem szczęśliwym posiadaczem tej płytki. Później po prostu wytarowała. Jim Capaldi, Let the Thunder Cry, pozwól burzy się wypłakać. Nie znam albumu, ale okładeczka pięknie wydana, 81 rok, Made in France. Teraz czas na co? Czas na elektryków, na czas na album Czas, Time, Electric Light Orchestra i Time. Here is the news, 21st Century Man, Epilogue, Rain is Falling, Ticket to the Moon. Takie mniej więcej kawałeczki się tutaj znajdują. To jeszcze się pojawi dzisiaj. To już wszystko się pojawiło na stronie www.popanzer.pl, to nie muszę wam mówić. Stan płyt i okładek i wkładek i kopert na www.popmaster.pl możecie zobaczyć. No także to już się pojawiło, tak samo się Sting pojawił, The Dreams of the Blue Turtles, marzenia niebieskich żółwi. Dlaczego akurat niebieskich? Aha, no bo to na zachodzie, jakby to było rosyjskie wydanie, to by było czerwonych żółwi. Okej, Tina Turner, Private Dancer, wspominałem, że będzie się pojawić tutaj z wydrukowanymi kawałeczkami, jakie znajdują się na tej płycie, między innymi Private Dancer, What's Love Got To Do With You, Let's Stay Together. No tak, jest jak mówiłem. Z 5 płyt kupiłem, 2 już zaprezentowałem, 3 płyta grupy Yes Tormato, proszę bardzo, a dopiero chyba jedna się sprzedała. I na zakończenie Pani i Pan. Pan odnosił sukcesy, Pani nie odnosiła sukcesów, ale chyba dzisiaj zdobyła nagrodę za odniesione sukcesy w życiu. Moim zdaniem jedynym sukcesem, jaki Pani ta odniosła, to to, że ohajtała się z Johnem Lennonem. W Holandii chyba zresztą. No. John Lennon jako ono double fantasy. I Success Lady, a dla mnie jedynym sukcesem jest to, że została żoną Johna Lennona, nic poza tym. Okej, dobra, trzymajcie się, zapraszam Was do następnego spotkania, mam nadzieję, że przed Wielką Majówką, jeżeli nie, no to życzę Wam fantastycznej, gorącej, ciepłej majówki, dużo piwa, dużo grilla, kiełbasek, żeberek, karkówek, tego co lubicie, szaszłyków, także udanej majówki, naprawdę. Trzymajcie się. Jeżeli jeszcze się spotkamy przed majówką, to będę jeszcze raz Wam to życzył. Okej, hej, bye.